Pytałam o czapkę, prawda? Tak, Teraz pytałaś mnie o czapkę. Do tej czapki będziemy wracać, ale nie tylko. Anna Mackoć z nami, trycholog. Dzień dobry, pani Aniu. Dzień dobry, witam wszystkich. No to od tego zacznijmy, bo to taki sezon, już niektórzy wieszczą przedwiośnie, albo może nawet wiosnę w powietrzu. Czapki z głów niekoniecznie dlatego, by wyrazić szacunek, ale dlatego, że właśnie robi się nieco cieplej. Czy czapka jest koniecznością zimą i wtedy, kiedy robi się chłodniej? Jak najbardziej. Moim zdaniem czapka to podstawa ze względu na to, że chroni naszą skórę głowy przed wychłodzeniem. Głowa jest dystalną częścią naszego ciała, czyli taką końcową. I tak samo jak nosimy ciepłe obuwie, nosimy rękawiczki, powinniśmy nosić odpowiednią czapkę. Ta czapka też oczywiście nie może być dobrana pochopnie. Ona powinna być z materiału naturalnego, który pozwala naszej głowie też oddychać. Wówczas głowa się nie poci, nie przegrzewa, ale też nie wychładza, co ma oczywiście przełożenie na nasz stan zdrowotny, ale również na skórę głowy, gdzie znajdują się takie drobne naczynia, które oplatają nasz mieszek włosowy, które odpowiadają za dostarczenie substancji aktywnych do włosa. Więc jeżeli chcemy zachować po zimie piękne włosy, to powinniśmy używać czapki. To są bardzo słuszne argumenty. Niemniej jak w pierwszej kolejności pomyślę sobie piękne włosy i czapka, to nie do końca mi to idzie jedną drogą. No bo wie pani, założę tą czapkę i ten włos pięknie ułożony o poranku, potem czapkę ściągam i po fryzurze. No, można powiedzieć, że jest to poniekąd gdzieś tam jakaś pewna sytuacja dyskomfortowa, ale zapewniam Państwa, że jeżeli ta czapka jest z naturalnych materiałów, to nie będzie nam odkształcała fryzury. Postawmy naprawdę na czapki na przykład jedwabne albo bawełniane, a nie syntetyczne. Myślę, że zarówno i skóra głowy, i organizm, i włosy, i nasz wygląd wizualny, wszyscy będą zadowoleni. Pani Aniu, ja mam takie pytanie już, jeśli chodzi o samo dbanie o włosy, mycie też włosów. Tak po prostu mnie ciekawi, czy włosy nie powinno się myć na przykład zbyt ciepłą wodą, może zbyt zimną. Jak to wygląda, jeśli chodzi o to właściwe podchodzenie do mycia włosów? Tak jak całe ciało. Nie może to być woda zbyt gorąca i nie może to być woda zimna, czyli myjemy głowę letnią wodą. To, co jest bardzo istotne przy myciu, pamiętamy, że głowę należy myć dwa razy. Co to znaczy? Czyli myjemy, spłukujemy, jeszcze raz myjemy i spłukujemy. Nigdy nie nalewamy sobie szamponu bezpośrednio na głowę, tylko zawsze na rękę. Rozprowadzamy go po dłoni i dopiero opuszkami palców wprowadzamy sobie, można powiedzieć delikatnie masując tą naszą skórę, wprowadzamy sobie szampon. Pamiętamy, że szampon powinien być dobrany do kondycji skóry głowy, nie do włosów. Bardzo często popełniamy ten błąd, że wybieramy szampon na przykład do włosów przetłuszczających się, czy tam do włosów farbowanych. Powinno to być dobrane odpowiednio do tego, jak nasza skóra głowy pracuje. Ale właśnie sama pani powiedziała, mamy szampon do włosów przetłuszczających się, czy do farbowanych. No takie mamy szampony w drogerii, do której najczęściej udajemy się po zakupy. To może tutaj jest apel do producentów, żeby nie wprowadzali konsumentów w błąd, skoro to zupełnie inna filozofia powinna temu towarzyszyć. Powinna być inna filozofia, ponieważ do pielęgnacji włosów, czyli mając na myśli łodygę włosa, to co tak naprawdę chcemy, żeby było najpiękniejsze, używamy masek albo odżywek. I w zależności od tego już, jakie te nasze włosy są, jak potrzebujemy je pielęgnować, taką dobieramy sobie maskę czy odżywkę. Czyli na przykład tutaj mamy jeszcze, mamy w takim razie pewnie drugi mit, nawyk, z którego powinniśmy zrezygnować. Szampon i odżywka w jednym. Przecież takich wynalazków też jest, no, od groma i ciut, że kolokwialnie się wyrażę. W jednym jest albo cztery. No. Naprawdę. No i podobno oszczędzamy czas, a tutaj guzik, no nie, prawda. Guzik, prawda, to tak nie idzie. Proszę zwrócić uwagę, że na przykład skóra głowy może się przetłuszczać, a włosy, które będą rozjaśniane, będą suche. I potrzebujemy dwóch różnych produktów, które będą działały w dwojaki sposób. Tu potrzebujemy oczyścić głowę tak często, jak jest potrzeba. Czyli jeżeli ona wymaga mycia codziennego, to myjemy głowę codziennie. Jeżeli wymaga mycia raz na dwa dni, to myjemy raz na dwa dni. Natomiast używanie odżywek będzie adekwatne
adekwatne do tego, jak zachowuje się nasza łodyga, nasz włos. Czyli jeżeli jest rozjaśniany, farbowany, suchy, puszący się, plączący, taką dobieramy sobie maskę i odżywkę. Maski są produktem bardziej skondensowanym. No i warto, myślę, że też pytać trychologa, bo na przykład ja nigdy nie wiem. Ostatnio się zastanawiałem, jaki mam wybrać. W sumie wziąłem normalny, ale no pewnie warto właśnie po to zapytać się trychologa, w jakiej kondycji jest nasza skóra. Oczywiście, na takiej wizycie trychologicznej można uzyskać dokładne informacje nie tylko o samej kondycji skóry głowy, czyli jak pracują gruczoły łojowe, potowe, jak wygląda keratynizacja, czyli złuszczanie się komórek, bo nasza skóra się złuszcza całą dobę na całym ciele, więc warto to też zaobserwować i dobrać odpowiedni szampon, ale też można dobrać odpowiednią pielęgnację, odpowiednią stylizację, bo gro osób używa na przykład lakieru, pianek, żeli, które niekoniecznie są dobre potem dla kondycji skóry głowy. No i oczywiście, jeżeli używamy stylizacji, pamiętamy, że na noc należy ją zmyć. Więc jeżeli robimy to codziennie, codziennie sobie lakierujemy włosy albo codziennie żelujemy te włosy, codziennie myjemy głowę przed snem. I te porady miała dla nas Anna Mackoć, trycholog, czyli produktom 17 w jednym mówimy stanowcze nie, a wszystkie inne zasady proszę też próbować zapamiętać i stosować dla własnego zdrowia i urody. Pani Aniu, dziękujemy pięknie. Dziękuję Państwu serdecznie. Też dziękujemy za tę chwilę rozmowy.